Kochani, dzisiaj przygotowujemy kolejną paletę i to będzie paleta pod zielnik. Mamy tutaj, czy będą dopiero zrobione takie komory, to będzie 6 komór, w którym wysiejemy zioła i już można wyobrażać sobie, jak one pięknie będą zdobiły tę paletę. I będziemy mieć posadzoną czarnuszkę, estragon, tymianek, majeranek, oregano i bazylię. I każda taka część będzie oznaczona, co w niej rośnie. Teraz jak będziemy przygotowywać tę paletę? Paleta ma to do siebie, że z czasem staje się brzydką paletą, taką burą. Dlatego też my najpierw ją opalimy, bo opalona będzie dłużej po prostu ładna. W odróżnieniu od tej palety, którą wcześniej zrobiliśmy, tą pod sałaty, tutaj ją może pokażemy, to jest paleta leżąca i tu już zobaczcie, kiełkują wszystkie te roślinki, które posadziłam. Tutaj jest rukola, mizuna, musztardowiec, roszponka i jeszcze coś jednego, ale teraz akurat zapomniałam. Chronię to głównie przed kotem, który bardzo lubi siedzieć na tej palecie. Czyli ta jest leżąca, a tamta będzie paletą stojącą. W związku z tym też trzeba będzie ją ładnie ustabilizować, żeby wiatr jej nie przewrócił. Po prostu będzie musiała być przymocowana do podłoża. Więc zaczynamy od opalenia palety. To nie jest obowiązkowe, ale to jest taki zabieg estetyczny. Zaczynamy. I mamy przygotowaną paletę i muszę przyznać, że naprawdę mi się to bardzo podoba. Czyli paleta została opalona z tych takich skrzyneczek, w których zwykle transportuje się owoce. Tu Krzyś zrobił dno do tego każdego pojemnika. Zostało to przymocowane na takie belki, na takie, jak to się nazywa? No takie coś. W każdym bądź razie to musi być dosyć stabilne i takie jest, bo to jest dosyć głęboko wbite w ziemię. I teraz po prostu trzeba wypełnić to glebą i posiać nasiona. I teraz właśnie przystąpimy do wypełniania glebą. Wiecie, to jest naprawdę zaskakujące, że tutaj jest dosyć sporo miejsca i tu dużo roślin można w taką paletę posiać. Idę po glebę. I tutaj mamy naszą mieszankę, czyli to jest znowu ta stara ziemia z zeszłego roku, obornik, trochę gleby kompostowej i perlitu. I każde takie pole wypełniamy glebą i to ubijamy. I to jest fajne, bo jeżeli na przykład miałby być jakiś przymrozek, to zobaczcie, można całą tę paletę przykryć włókniną albo jakimś kocykiem, jakąś tkaniną. I mamy wypełnione wszystkie te pola glebą i weszło tu naprawdę sporo gleby.
I co teraz tutaj, kochani, wysiewamy? Więc mamy tak. Mamy estragon, bazylię. To jest akurat oregano. Tu jest bazylia. Nie, to jest majeranek. Tu jest bazylia. Bazylia. 6 komór, więc 6 rodzajów ziół. Ojej. Dziękuję. I czarnuszka, tak? Tymianek i czarnuszka. Przepraszam. Dobrze, teraz tak. Niektóre z tych ziół mogą zwisać, a niektóre rosną do góry, jak na przykład bazylia, prawda? Czy majeranek, tymianek, to one się mogą poddać i mogą nawet też zwisać, ale tu mamy wystarczająco dużo miejsca, więc co ja zrobię? Do góry wysieję czarnuszkę. Czarnuszkę i bazylię. To pójdzie nam do góry, bazylię zieloną. O, i mamy czarnuszkę. Dobrze, ale jeszcze momencik, muszę iść po swoje narzędzia. Czarnuszka ma takie dosyć duże nasionka, więc po prostu zrobimy sobie tutaj dwa rzędy. I starając się rzadko wrzucać nasionka. Taka paleta daje naprawdę bardzo dużo możliwości. Można ją obwiesić też z tyłu, na przykład jakimiś doniczkami. Gdybyśmy mieli więcej palet, to byśmy więcej zrobili takich instalacji, bo nam się to bardzo spodobało. O, dobrze. I teraz delikatnie to trzeba przyklepać. Bazylia. Oregano teraz. A miałam nie siać ziół. Tymianek do ziemniaczków dobrze smakuje. Pasuje. Majeranek. I estragon. I mamy gotową kolejną instalację, czyli zielnik paletowy. I wiecie co, mi się tak podobają te podpisy. Co to jest? Oczywiście teraz nie wiadomo, prawda? No bo jeszcze rośliny nie wyrosły, co tu rośnie, więc my już możemy wiedzieć, że tu jest czarnuszka, bazylia, oregano, tymianek, majeranek, estragon. Jak rośliny wyrosną, no to wiadomo, że to będzie bazylia. Ale mimo wszystko tak mnie urzekł ten sposób, ten pomysł podpisywania, co gdzie rośnie. Gdzieś zobaczyłam to na jakimś zaprzyjaźnionym portalu, gdzie właśnie, zobaczcie, na przykład były posadzone ziemniaki i napisy ziemniaki. Albo na przykład krzaczek pomidora i przy każdym krzaczku ładna deseczka z napisem pomidor. Bardzo mi się to podoba i się cieszę, że też mam swoje instalacje podpisane, czyli po ziemniakach,
Po wieży ziemniaczanej, po wale permakulturowym mamy kolejny zielnik paletowy. Taki zielnik można, kochani, nawet zrobić na balkonie. I tu naprawdę mnóstwo roślin się zmieści, bo tu mamy te przestrzenie, w których możemy wysiać nasiona, ale przecież jeszcze możemy obwiesić, prawda, tutaj z tyłu doniczkami. Także jest to naprawdę dużo, dużo możliwości. Czyli kolejne rozwiązanie, które pozwala nam na małej powierzchni posadzić dużą ilość roślin i które pozwala nam wykorzystać nie powierzchnię działki, ale jej przestrzeń. My kochamy permakulturę za te wszystkie pomysły.